Zawsze jak mam jakieś trudniejsze chwile w życiu, to przypominam sobie o sytuacji świętego Pawła i o jego słowach, które brzmią: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Fragment z listu do Hebrajczyków, 4:12. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Ten fragment trafia do mnie szczególnie bardzo przez to, że uświadamia mi, jak wielką moc ma Słowo Boże i jaki zaszczyt spotyka mnie, kiedy z ambony mogę przekazywać je innym. Dziękuję. Idź, ja cię poprowadzę. Te słowa oznaczają dla mnie, że nieważne dokąd pójdę, wiem, że Pan zawsze będzie ze mną. Wszystkie nasze troski przerzućcie na Niego, gdyż On jest wśród was. Ten fragment udowadnia nam, że Pan jest pośród nas i pomimo przeciwności naszego losu powinniśmy wszystkie problemy złożyć na Jego barki, gdyż bardzo nas kocha. Posługiwanie we wspólnocie czy młodych na progu umacniają mnie słowa z Księgi Jeremiasza: nie mów, jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz do kogokolwiek Cię pośle i będziesz mówił, cokolwiek Ci polecę. Moim ulubionym fragmentem z Pisma Świętego jest cytat: choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ten fragment uświadamia mi, że Jezus nigdy się ode mnie nie odwróci i zawsze będzie przy mnie. W moim życiu towarzyszy mi cytat: wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, a ze wszystkich Pan go wybawia, ponieważ mówi on nam, że wszystko zło, które nas spotyka, nie dzieje się bez powodu, a Pan Bóg ma dla nas plan. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę moją i mego Ojca. Gdyż uświadamia mi, że nie warto znać tylko Pismo Święte, ale też wprowadzać życie. Żyć nim też. Jezus pragnie, żebyś usłyszał Jego cichy głos. Weź nie pytaj, weź poczytaj.